pewną skocznię. Jest w trakcie budowy. Na razie w ten sposób to wygląda. Są dopiero jakieś wstępne prace. Nieźle, zaraz sobie wejdziemy, zobaczymy. Ogólnie tutaj jest bardzo ciekawie, bo to znajduje się tuż przy takim stadionie. Zobaczcie, tu praktycznie są boiska piłkarskie i tutaj jest ta skocznia. Wejdziemy sobie na górę. Ulala, z jakimś żwirem podsypana. A tutaj mamy pana przewodnika, Dawida Jurgę. Dobra, Dawid, to powiedz kilka słów, których się dowiedziałeś tutaj od miejscowego działacza, jak to w ogóle ma wyglądać, kto się tym zajmuje. A więc rozmawiałem tutaj z miejscowym człowiekiem, który zajmuje sportem w Kamiennej Górze, Zenonem Królem, i powiedział, że najprawdopodobniej na wiosnę zaczną już rozkładać tutaj igielit. Ogólnie pomysł tej skoczni w Kamiennej Górze już powstał około 2 czy 3 lata temu i oni taki, można powiedzieć, że własnymi takimi jakby środkami, bez żadnych dotacji, próbują to miejsce jakby stworzyć tutaj skocznię. Na razie usypana ziemia, a pan Zenon powiedział, że jak ten żwir, którym wspomniałeś wcześniej, się tak osiądzie, to będą chcieli tutaj wyłożyć już igielitem, który dostali z Zakopanego, chyba z Wielkiej Krokwi albo ze Średniej, przywieźli. No i na razie ten igielit czeka, bo zaraz pójdziemy go też sobie obejrzeć i tutaj ma być skocznia K15. Na razie nie ma jakichś tam dalekich planów odnośnie klubu, jakiejś przyszłości. Na razie chcą po prostu zrobić tutaj skocznię dla dzieci, dla młodzieży i mają plany, że może kiedyś, może jak to się dalej rozwinie, to jakiś klub i większe. Większe jakieś tam plany, może i sukcesy, miejmy nadzieję. A w ogóle, jako ciekawostka, to z Kamiennej Góry pochodzi były kadrowicz kadra juniorów w kombinacji norweskiej, Krystian Gryczuk, którego pozdrawiamy. No, przecież startował wielokrotnie gdzieś tam na zawodach rangi Mistrzostwa Świata Juniorów w Predazzo. Ale ogólnie, co mnie tutaj zastanawia, bo to jest skocznia 15-metrowa, tak patrzę sobie na to miejsce do hamowania, bo to się praktycznie znajduje na takim, tutaj na boisku piłkarskim. I no, jak w tym miejscu, gdzie się kończy żwir, no to tu praktycznie będzie koniec ze skoku i tylko tyle, znaczy tylko, no. Zimą wiadomo, że to hamowanie wygląda nieco inaczej, ale obawiam się, że mogą być pewne problemy związane z hamowaniem. Wydaje mi się, że ten, kto po prostu nie będzie mógł wyhamować, to ma wjechać w tą bramkę i w niej się zatrzymać. O. Albo materace jakieś tam wyłożą na tej ścianie. Ale też jak zobaczyłem to miejsce do hamowania, to od razu stwierdziłem, że tu mogą być trochę problemy. Przypomniała mi się od razu skocznia na Rudzkiej Górze u nas w Łodzi i też 35-metrowa w Zakopanem, gdzie tam z tym hamowaniem, jak się zrobiło, jak popadało, to tutaj na tej trawie to może nieść prosto na ścianę. Mi się przypomina skocznia K30 w Goleszowie, gdzie też właśnie jak skakaliśmy w zimę, to tam na miejscu do hamowania na samym końcu były wyłożone materace. Zresztą mówiłem wam kiedyś już o tym w odcinku właśnie. A no, Goleszów to już w ogóle inna historia i to skocznia nie do podrobienia. Mniej więcej w tym miejscu gdzieś by musiał być. Tu by gdzieś musiał być ten próg. No co, taki krótki rozbieg? Tu by musieli gdzieś podsypać. I hop, i zeskok. No, generalnie lubię sobie zrobić taki test, żeby zobaczyć, czy jest odpowiednia stromizna, czy ten zeskok jest odpowiednio wyprofilowany. Zobaczymy, do jakiego stopnia się rozpędzę. Mam nadzieję, że się nie wybije. Dobra. Jest okej. Ale będzie moc w zimę po takich podbiegach. Będzie power w nogach. Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że jest nieźle. Aczkolwiek chyba można byłoby jeszcze trochę bardziej stromo zrobić ten zeskok.
ale nie jest źle. Mówi Kuba Radziszewski, ekspert do spraw skoczni narciarskich z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. No, międzynarodowej to nie, najpierw chyba polskiej. Nie mam znaczków WIS-u na sobie. Idziemy szukać igelitu. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Czy on w ogóle on gdzieś tutaj jest, ten? No, gdzieś tu leży. Gdzieś tu leży. Dobra, to lecimy. Zobaczymy, jak się tym zajmują. No możesz pokazać w sumie. O, tu mają sanie. Tymi saniami będą wwożeni zawodnicy na szczyt skoczni. To są chyba sanie z Kusamo jakieś. W sumie wymieniali ostatnio igelit na krokwi i na średnich, więc to nie wiem w sumie z jakiej to jest konkretnie. Ale jest już taki przeciorany. Ale nie widzę torów. O ty, może to będą tory. Siatka, do której trytytkami zostanie pewnie przyczepiony igelit. No. Ale w dalszym ciągu nie widać tych torów najazdowych. Może nie wzięli tych torów. Kto wie. Kurde, no szkoda. Myślałem, że zobaczymy wszystko tutaj z tych rzeczy. Może wiesz, może tory są w innym miejscu, wiesz, jako dodatkowe zabezpieczenie. Jak coś, to weźcie sami igelit, a tory nam zostawcie. Ale co jeszcze nas tutaj zaciekawiło, to element, który widać tam. Armatka śnieżna. No, także widzicie, skoczni jeszcze nie ma, ale armatka już jest zakupiona. Z tego, co mówił tutaj pan Zenon, to w tym regionie rozwinięte są biegi i biatlon, więc może tutaj pod jakieś trasy biegowe ta armatka. Bo na razie temperatura nie pozwala na śnieżenie, więc czeka na lepsze czasy. Znaczy wiesz, ogólnie, no to przecież ile stąd jest kilometrów do, nie wiem, do Szklarskiej? No, z godzina jazdy. A tutaj w zasadzie ja jestem pierwszy raz. No ja też. I teraz jedziemy na kolejną skocznię. No, zobaczymy, jak się sprawy mają w pobliskiej skoczni, którą myślę dobrze znacie. Dojechaliśmy do tego miejsca. Ogólnie to się zakładam rękawiczkę. Zajebiście tu zimno. Pewnie się zastanawiacie, co to za wiocha. A tu nic bardziej mylnego, ponieważ przyjechaliśmy do Lubawki. Idziemy sobie ogarnąć, jak to wszystko jest utrzymane. Ja tu szczerze mówiąc, jestem pierwszy raz w życiu w tym miejscu. Aż tyle historii słyszałem o tej skoczni, o jakie tam zawody się odbywały, o rekordzistach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie by było, gdyby za kilka lat znów przywrócić skoki w tym miejscu, bo tak jak wiemy, to był taki chyba ostatni działający bastion skoków na Dolnym Śląsku. Gdzieś tam razem z Karpaczem, aczkolwiek skocznia Orlinek w Karpaczu ostatni raz chyba była otwarta tak do trenowania w 2010 roku. Wydaje mi się, że Lubawka chyba podobnie. Mi zjeżdża komin. Ale mega zimno. Tak jak mówiłem, temperatura jest około 0 stopni. My sobie idziemy taką fajniutką ścieżką. Zobaczcie. Sporawa. Zobaczcie, jest nawet tabliczka. Co tu jest napisane? Krucza skała w Lubawce, skocznia narciarska K85. Hillside 94, zbudowana w 1924 roku. Także zobaczcie, ile czasu ten obiekt tutaj stoi. Oczywiście był ileś tam razy modernizowany, ale i tak wow. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, teraz sobie mogę podejść bliżej. Jakub Kot, 96 metrów. Właśnie tak jak mówiłem, w 2010 roku kojarzę, że były ostatnie skoki. Tak zwana skocznia na krótszej skale, albo na krótszych skałach, Ulanowice. Zawsze byłem ciekawy, jak ten rozbieg wygląda, bo on mi się wydawał
mega, mega krzywy na różnych nagraniach. A tutaj wydaje się być całkiem prosty. Rzeczywiście musi być prosty. Sobie żartuję. Tutaj mamy jakaś taka wieża sędziowska. Tu prowadzą schodki na górę. No i tutaj postawili taki płotek zabezpieczający, żeby tam nie wchodzić, aczkolwiek no wiemy, że prawdziwy pasjonat nie boi się takich rzeczy i wejdzie wszędzie. Była jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ gdzieś tu pojawiła się informacja, że była też mniejsza skocznia, taka chyba coś koło 30 metrów, K30, ale ogólnie cichutko, wszędzie dookoła lasy. O, widzimy, jakiś ciężki sprzęcior wjechał. O! To wygląda w sumie taki dziwny rozbieg, ale czyżbym ja stał właśnie na tym? Tak to wygląda. I tutaj to wygląda, jakby to było takie miejsce do hamowania. Tylko to jest wszystko strasznie rozkopane. I co, że tutaj niby zaczynał się rozbieg? A w sumie tak, to gdzieś tam z nagrań kojarzę, że trochę bokiem do skoczni to było ustawione. Tu skoczek jechał, odbijał się i gdzieś mniej więcej tu hamował. Także można powiedzieć, że to jest taka skocznia na skoczni. O, ale nawet jak stoję w ten sposób, to ten rozbieg wydaje się, jakby był pod kątem. Ale akcja. Śmiesznie. Jesteśmy już trochę wyżej. Się idzie tak bardziej z prawej strony. Proszę bardzo. Elegancko. Mam nadzieję tylko, że te schody się nie zawalą, jak będę próbował wejść. Ulala! Ile kamorów tu leży. Kurde, jak ci skoczkowie tu wchodzili? Te schody się dosyć wysoko zaczynają. Chyba że z drugiej strony jest wejście, ale z tego co widziałem to raczej tutaj. Dobra. Zobaczcie w ogóle, jak wysoko ten schodek tutaj prowadzi. Muszę sobie chyba jakoś wspomóc tym kamieniem. O Jezus, jak wysoko. Wydaje mi się, że to jest chyba jakieś wejście dla delegatów technicznych, bo to jest niemożliwe, żeby skoczkowie tędy wchodzili. O. A tam Dawid na dole. Po długiej i ciężkiej walce z tymi schodami dotarłem w końcu na górę. Tak to wygląda z tej strony. Tutaj próg skoczni, tu gniazdo trenerskie, a tu zeskok, którego dalej nie widać, bo jest tak stromo. Jesteśmy już na progu skoczni. Ogólnie ten rozbieg wydaje się taki dosyć płaski, jak na obieg normalny, bo tu tak trzeba nazwać. Jest taki, większość skoczni mi się bardziej kojarzy, że jest właśnie bardzo stromy najazd, a tutaj jest na początku taki stromy, ale jednocześnie jest bardzo taki wydłużony. Nie wiem w sumie jak to powiedzieć. No, z jednej strony skoczkowie muszą jakoś osiągać tą prędkość, tam około 80 km na godzinę, może nawet więcej, ale tak jak widzicie, ten rozbieg jest dosyć płaski, ale za to próg jest bardzo wysoki. Ty, ile byś powiedział wysokości, ile, jak myślisz, ile to ma ten próg? To jest 2 metry? No to sprawdzimy, ja mam prawie 2 metry.
ale w ogóle mega wysoko. Jak miałbym porównywać skocznie, to nie wiem, czy nie jest nawet wyżej niż w Harachowie na tej 70. Nawet chyba wyżej niż w Gole Short. A, no to na pewno. Dawid chyba chce puścić skoczka. Jest! Skoczek za nie mógł. Skoczek za nie mógł. Czekaj, chyba się gdzieś tam w krzakach schował. O. No, nie wiem kogo Dawid puszczał, bo skocznia jest niegotowa. I na belce startowej już zasiadł ostatni skoczek konkursu. Pamiętajmy o tym, że konkurencja nie śpi, że jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Ale tutaj trener Dawid Jurga już na swoim stanowisku i zaraz da sygnał swojemu zawodnikowi, czy są warunki. Wydaje się, że są dobre. I czekamy, aż się zapali zielone światło. Widzimy, że tutaj kręci. No niestety trzeba ściągnąć zawodnika. Przerwa około 30 sekund. Aczkolwiek to zmniejsza skocznia, nie będziemy się bawić w tak długie przerwy. Znowu widzimy, zawodnik jest z powrotem na belce startowej i ponownie Dawid Jurga na stanowisku trenerskim. Ale widzimy, trener kręci głową, chyba niestety niekorzystne te warunki. No, puścił, machnął. Zły, zrezygnowany. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Czy jedzie skoczek? Ale skoczek musi ruszyć, bo tutaj będzie dyskwalifikacja. Jeszcze raz trener machnie, bo tu coś się... No jedź! W ostatnim momencie ruszył skoczek i zobaczymy, jak się odbije. I... Trener ogląda jego skok. Jak poleci? No chyba wydaje się, że może troszeczkę brakować do objęcia prowadzenia. To było chyba w granicach 70-75 metrów. A pamiętajmy, że tutaj trzeba skakać dużo dalej, żeby objąć wysoką lokatę w konkursie. No i niestety machnął zrezygnowany trener, wiedział, że warunki, w jakich puszcza swojego zawodnika, nie są niestety korzystne. No i cóż możemy więcej powiedzieć? Niestety konkurs zakończył się nie po naszej myśli. Jeszcze tutaj trener zerka na monitory. Że po prostu zabrakło treningu na takich nowoczesnych obiektach. Nasi zawodnicy są przyzwyczajeni do bardziej starych profili. Tutaj jednak ten nowoczesny profil w Lubawce trochę jak, no, nie mogli sobie się odnaleźć nasi zawodnicy na tak nowoczesnej skoczni przy takim dobrym wyprofilowaniu, przy takim... No widzimy, że tutaj jest wyśmienity próg, bardzo wysoki, zapewniający bardzo wysokie, długie loty. Jednocześnie ten rozbieg, pamiętajmy o tym, to co mówiłem wcześniej, że starsze skocznie jednak miały ten rozbieg o wiele bardziej stromy. Tutaj została wprowadzona taka modernizacja, nieco wypłaszczająca ten rozbieg, zarazem nieco rozbieg został wydłużony metrażem, aczkolwiek ten kąt nachylenia jest w tym momencie diametralnie inny. Taki w ogóle krótki ten próg się wydaje, taki zobacz, że jest ten i od razu szybko trzeba... No. Tak po czesku trochę. Po czesku. W ogóle zróbmy teraz test i zobaczymy, czy ten próg faktycznie ma 2 metry, czy więcej. Ja bym zrobił test tego zbiegania twojego. Tego zbiegania? Wiesz co, generalnie myślę, że tutaj nie będzie potrzebny ten test, raczej trzeba ufać na słowo tutaj konstruktorom, że skocznia jest odpowiednio nachylona, bo no, brakowało mi chyba prędkości w nogach, żeby ogarnąć to. Jacek Wołodyga chyba tutaj te profile nie doczekał się niestety pierwszego skoku. No. Tyle. Tak jak mówiłem, przechodzimy do testu wysokości progu. Ja mam 1,95 m wzrostu, więc zobaczymy, czy ten próg jest wyższy, czy jest niższy, chociaż wydaje mi się, że będzie wyższy. Ale o ile, za chwilę się przekonamy. Próg ma 2 metry. No. O, myślę, że nawet więcej. Chyba trochę więcej, tak. Staram się tu jakoś w miarę prosto zmieścić. Ale zobacz, że pod tym progiem jeszcze masz do zeskoku jeszcze jakiś tu jest dystans, więc ten próg to może mieć prawie... Znaczy, ale powiedzmy, że od punktu podparcia, no to on ma tak, nie wiem, z 2 metry 10, coś takiego. A jak zejdziemy sobie tutaj... To on i może mieć z 3 metry. O panie, to już jak, prawie jak w Bischofshofen. No, ale spójrzcie na to. Dawid mnie tutaj podpuszcza, żebym... Zbieg, aczkolwiek
no nie jestem na tyle chojrakiem, żeby się połamać na tych kamieniach. Także cóż, tyle musi wystarczyć. I następna edycja Red Bull 400 na krótszej skalę w Lubawce. No tutaj to by mieli, dosyć spore wyzwanie, patrząc na to, jak się tutaj wchodzi nawet po tych schodach, a co dopiero biorąc pod uwagę kamienie, które znajdują się tam na dole ze skoku. A tamto stanowisko? To jest takie bardziej chyba właśnie dla... Sędziowska wieża. Sędziowska? No bo wiesz, tutaj jest wieża trenerska, tam sędziowie, jacyś delegaci techniczni pewnie zawodów. Tak, tak, delegaci, tu cała... Walterhofer i tak dalej, musi gdzieś stać w Lubawce, jak przyjedzie na zawody, także musieli zrobić wieżę. A dobra, jeszcze się tu rozejrzymy. Ja pierdzielę, ile to jest ważenia. A wyobraź sobie teraz, jakbyś miał tutaj zawalone śniegiem, jeszcze w tych butach do skakania i z nartami. Przecież taka wędrówka to się zabić idzie. Znaczy bardziej zajechać. Może tak, przecież jak oni tutaj, jeśli mieliby to wskrzesić, tak by, jak nie zbudują tutaj nawet jakiegoś orczyka, to już to jest masakra. Kiedyś jeszcze udaje rozwie. Gdzie? Tam, to jest tak wytegowane. W sensie ten tutaj jeszcze ta końcówka przed tą ścieżką? Za tą ścieżką. A tam jeszcze, o Jezu. Dopiero w 2002 roku powstała ta wieża. Nie no, not bad. Że pewnie dla wielu osób to jest mega wysoko. Ale tak z punktu widzenia skoczka myślałem, że to będzie robiło większe wrażenie. Szczerze? Jak byliśmy w Zakopanem na tej K85, to ja czułem większy respekt tam niż tu. A to jest teoretycznie ten sam punkt konstrukcyjny i praktycznie ten sam rozmiar skoczni. Co do... No ale pokaż, jak to tam kiedyś był rozbieg, nie? Tam widać jeszcze. No, jeszcze tutaj, ale tu musiałby być ładny speed. Nieźle, nieźle. No, tu są z kilka stanowisk, platform startowych. No, to tak. Dosyć późno zaczęliśmy, tak więc ciężko mówić o jakichś takich poważniejszych zawodach. No, faktycznie to jest tak zabezpieczone, żeby nikt nie skakał. A z daleka wyglądało to jak belka startowa na pierwszy rzut oka. No dobra, nasza wycieczka dobiega końca. Tutaj z Dawidem dotarliśmy na Rudawy Janowickie, dokładniej okolice szczytu Skalnik. No i co więcej możemy powiedzieć? Wbijajcie na nasze Instagramy. Tutaj do Dawida nick to Jurgowski. Mój to znacie. No i cóż, my się z wami żegnamy. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Tak więc trzymajcie się. Na razie. Cześć. No i co najważniejsze, dawajcie Kubie suby. No bo o to tu wszystkich tylko chodzi, nie? I zawsze koniec. Chciałem to zrobić. Jak to mówisz na koniec? Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.